witam was bardzo serdecznie. Jestem zbudowany tą frekwencją, dlatego bardzo mnie to cieszy. Dziękuję opiekunom, rodzicom, i że też swoje uciechy zmobilizowały na tego, że jest na nas. Teraz nastąpi losowanie. Będziemy łowić 2 godziny, chyba że pogoda się coś tam tego, to ewentualnie skrócimy, bo wiadomo, to dzieciaki trzeba trochę chronić. Także zawody zostaną rozegrane w 2 grupach wiekowych, tak żeby nie było, że pierwsza klasa i 8 razem, to trochę by nie w porządku. Także będzie grupa klas 1-4 i 5-8. Żeby złapać wszystkich. Sędzia przedstawi wam zasady. Niektórzy tu już byli, dlatego także dusza wiedzą, ale widzę, że bardzo dużo nowych dzieci. Mnie to bardzo cieszy na to, że jest zainteresowanie. Lepiej na powietrzu niż tam siedzieć i klikać z nami na pewno. Jak to powiedział jeden z prowadzących, mam tremę, bo jest tak duża frekwencja. Ale to liczyliśmy na to, że to będzie dość liczna grupa. Z tym, że troszeczkę mamy przeszkodę, bo wiatr będzie niektórym dmuchał w buzie. To z zarzucaniem będzie problem. Ale to jest prośba do rodziców, żeby tak wspierać. Kto nie ma siatki do wpuszczania ryb łowionych? Czy wszyscy mają siatki? Bo zasada jest taka, że łowimy ryby i później wszystkie ryby uwalniamy. No co, jeszcze chwila będziemy łapać. No, no właśnie. Niech się wszyscy przygotują i dopiero. No uśmiech. My się do płotkę mieliśmy. Tak? No i zapaliśmy, no ale trzeba było wpuścić. Ja tylko rzuciłem ciachy już. No uśmiech ładny, tak, no, rodzinna. Przygotowania. No, o, teraz ładnie. Uśmiech, dobra. No, tutaj, tu, wody, o tak. No, fajnie. Mówiłem, że mi zostało, że miało tyle. No właśnie, nie ma tej roboty na rundzie. Hej, hej, dawaj przy małym. No. Spójrzcie. O, mistrzu, pięknie. No. Teraz, o. Dobra. Za wcześnie. Ja ci będę mówił. Nie spuszczę, ja ci będę mówił. A. No. A jak rybki? No. Uśmiech. A wędka gdzie? Co? Pilnuj wędki. Jak wody? Dobrze. Ile ryb? Dwie. No zawodnik. To ile ryb, że już zasilanie? Całą. No, tata się chowa? Gdzie ten wędkarz? Gdzie ten wędkarz? No, wędkarkę zapraszam. Uśmiechnij się ładnie. Uśmiech
Krzysiek musiał wyglądać. A jak ryby? Jednego kontaktu. No, no, a to kibice, dobra. To jest drugi zawodnik. Proszę uśmiech. O, teraz ładnie. No i jak to? Nie, patrz, to nie ma być tamto. Tak spokojnie. No i teraz wyciągaj rybę. No wyciągaj. Ale tu trochę. Pokaż rybkę, tu odwróć się. O, pięknie widzisz. Dobrze, już, bo szkoda. No. Ja niestety nie mam tej półtoróweczki, super lekkiej. Tam Zygmuntowi widzisz niepogruntowane, dobrze. A sam se pogruntował. A jedna przepływała i co? No proszę uśmiech. Może zaraz coś trafiła. Mamo. Ostatnio. Imię i nazwisko się pytaj, bo wiesz, czasami może być. No, proszę. O, te pierwszy co widzieliśmy. Prychotko. Tak. O. O. Wszystkie, dobra? Dobra. Ważymy, proszę się spojrzeć, czy pan sędzia umie czytać, ta cyfra się zna. O! Zawsze kwiaty będą cięższe. Tak jest. Co nie zrobić? Teraz będzie na 500. To jest taka taktyka. No i jest 500. 500, no wiem, było 4. Sterował. O! Tak jest. I tu zawodnik. Zapraszamy. Spojrzeć sobie. O. 320. Obaj byłeś. Z kutra. Ile on? Nie, 400 czy 300? Jak na numer stanowiska? 350. 23 tu mamy. 310. No. Jak myślisz, ile kilo? O, dobra, sprawdzimy. Prawdomówność. Zapraszam tu, z tej strony. I z tej też, 200. Ale dwójka jest z przodu, nie powiem. 30 centymetrów. Nie, przekręcaj tam, tak? Od tyłu daj, ja tu wezmę przód, a ty tam. Chodź. To Roman czy Zygmunt? Roman. O, to Roman jest słabszy. Czekaj, Romek, tu masz rybę. Jest, dobra, spadła, zaraz ja przejdzie. Przejdzie się ten. Będzie miał 700. Zapraszam, z tej strony tu są cyferki. No. 765. No. Z tego pół kilo to nie jest. Jednak no. To jest proszę. Jakby za nętą, wie pan, tam są punkty. Tam co pierwszy no dobrze. A było tam większą rybę? Nie. Tu jesteśmy już. Mówienie na sucho, bo nie. Dobrze, proszę. Idziemy. Jaki to był numer? Do łóż kamienia to będziesz pierwszy. No właśnie dlatego mówię, kurde, nigdy. Jeszcze ryba została. Ryba została w siatce. Jak nazwisko tutaj tego zawodnika? Ewa Jaszonowska. Oddaję, bo się w domu nie będzie zgadzać. Stan? Czekaj. Tak. Jeszcze dwie małe. No to będzie 650. Idą. Lądu nie zaliczyły. Dobra, zapraszamy. Proszę panie, 570. To jest drugi wynik. 570. 570. Brawo. I zapraszam cię do większe. Ostateczka. Powolutku. No. O, tak. Bardzo ładnie. Rybka delikatnie. Jeszcze jedna jest. O, fajnie. Jedna to dużo. Numer stanowiska? 14. 705. No. Idę zobaczyć się tego syna. Olej, kupi.
numerki. Zdjęcie na mojego. No, popatrz się. Oluś. Oluś, o, i ryby, takie, dobra. No, dobra, wypuszczaj. To nas trzymaj, to ja już będę. O. Dobra. Dał mi trochę, zaraz połapali. Tak? Gdzie? Po karmienia to... Nie ma za dużo, to Roman wygrał. Weźcie tam złowie. Roman grał. Co to jest to? Kleja. Kleja? A może jazik? Stynka. No. Ręcznie wyjmować. Wyjmij, tak. No, musiałem ręcznie. Dawaj. Tak ja. Na haczyku to jak? Widziałeś jak to działa? Zagar. Pierwszy raz ją widzisz. No. Zagar. Zygmuś, ty byłeś przyzwyczajony do numeru. Z drugiego. Dobra, najpierw nie. Która jest najpierw, starsza czy młodsza? Młodsza. Kocie rybki. Ta młodsza. Paulina. Oddaję bursztyn. A tu jeszcze jedna. Ojej. Szybko. Szybko, Paulinka. 95. No i starsza. I teraz tak. No to do tej samej dorzucić. Nie. Ja żartuję. Starsza, ten kamień większy. Czekaj, bo tą cegłą to... Bo zabijesz te ryby. Te ryby. To już komik tego zrobić. 230. Tak, dziś jest tego leszczyka, wiesz? Po co? A, nie pobiłem. Dobra. Orłowski jako. On darł. Wojtek. Czy ktoś z tej młodszej grupy nie był wyczytany? 1-4 to jest. Heniu tu rękę podniósł. Jeszcze Heniu. Mateusz, Myślak. Jeszcze raz. Lena. Lenka tam, patrz tutaj. Heniu. I Lena jeszcze. Lena Wojtowicz. 14. Będziemy wyróżniać tą grupę młodych. Dzieci i rodziców, którzy tak licznie przybyli, aż się nie spodziewam, chyba po 2-3 osoby z każdej rodziny. Pokażcie mi, jakie ryby złowiliście, jakie duże. Widzicie, czego się obawiałam? Jak się wędkarza pyta, jakie ryby złowił, to musi zawsze pokazać więcej niż ręce sięgają. Ale wy byliście chyba uczciwi, coś mi się zdaje, bo rzeczywiście pokazujecie nieco mniej. Powiem wam, że nawet się nie spodziewam, że takie ryby pływają w tym naszym jeziorze. A przede wszystkim się bardzo cieszę, że tym rybkom daliście szansę i z powrotem je wrzuciliście do jeziora. Ale to dobrze, bo następnym roku one urosną, więc być może złowicie rzeczywiście takie ryby. Życzę wam tego wszystkiego w następnym roku. Bardzo się cieszę, dziewczyny, właśnie rączki w górę. Dziewczynki, które brały udział. Jeju. Ja nie spodziewałam się, że tyle dziewczyn przyjdzie. Powiem wam szczerze, że ja na rybach nie wytrzymuję dłużej niż 15 minut. Podziwiam was i gratuluję. Oczywiście wszystkim, ale dziewczyny, trzymam za was kciuki. W następnym roku, nie wiem, kto tu największą rybę złowił, najcięższą, ale mam nadzieję, że dziewczyny trzymały fason, nie dały się pobić chłopakom. Gratulacje jeszcze raz. No i co, będziemy dyplomy wręczać, tak? A, jeszcze chwileczkę, tak już jak wszyscy jesteśmy starsi tego. Zapraszam wszystkich dzieci na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. To będzie 1 czerwca na Strudze, tam jak ten most na Sasek. Jak się jedzie na lotnisko? Tam będą, trochę będzie zabawy, bo będą 4 konkurencje, także to będzie... Kwiatkowski Roman. Proszę tu nagroda. Brat mi SMS-a przyśle, że oddałeś mu. Obarcza, sprawdź. Drugie miejsce. Prychotko Hanna. Kochania. Porządny wścieg dłoni. Duża ryba. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przed zastępczy w razie awarii. Wojciech. No.
Tata ci nie pomagał, ty słuchaj, powiem. Brawo, brawo. Gratulujemy. Tajska Wiktoria, tylko dyplom, to nie można dostanać. Ale przydała się siatka. Czwarte miejsce. Się walczyła. Ale Wiktoria, uśmiechnij się, taka, o, no, teraz, no właśnie. To jest marka, nie tak uśmiechnij. Uśmiech! Jędra, Amelia. Gratuluję. Zobacz, jak jeszcze nie łowiły. Tam się Miłosz? Proszę bardzo. Miłosz tam. Zagrywał mnie raz. Walędziak Piotr. Gratulacje. Baranowski Patryk. Na wakacje jak zaraz. O, ale super. Baranowski. Baranowski Patryk. A ktoś? To nie był pytany. Ja? Czerniawski. Czerniawski Tobiasz, tak. Tobiasz. Kacper? Kacper.